Warte mal. Oby nie. O, są. Wszystkie jak leci. Żyć nie umierać. Dobra, zawczasu pospał, znaczy... Jest coś, co muszę włączyć, wyłączyć, zmienić, nie zmienić. Nie powinno być, ale... Upewnić się nie zaszkodzi. Moja ulubiona część, wyłącz 70 tysięcy zakładek, które ma włączone na w przeglądarce. Bo czemu by nie? Nalegam o nieprowokowanie mnie do złych rzeczy. Dobra, tego nie potrzebuję. Czy czegoś jeszcze nie potrzebuję? Ciebie? Muszę coś sprawdzić. Bo już mnie to irytuje powoli. Start when Windows test wyłącz. Od razu lepiej. Jak ja nie znoszę, kiedy apki mi próbują mówić, że muszą się włączyć wraz z rozpoczęciem, restartem systemu. Na ten się człowiek zastanawia, dlaczego mam nagle 70 tysięcy aplikacji odpalonych? Ja nie rozumiem, jak do tego doszło? Dajcie spokój. Cześć, Sebastianie. Cześć, Xon. Jak rozumiem, teraz będę nazywany łysym, przynajmniej dopóki włosy mi nie odrosną jakiś... do ramion, tak? Czy jeszcze dłuższe? Wyobrażacie sobie włosy do pasa ludzi i tak mówią łysy, pamiętają w te parę streamów parę lat temu? To by dopiero było. Osobiście powiem tak, wolałbym nie. Ale jednocześnie absolutnie jestem w stanie uwierzyć w to, że coś podobnego miałoby miejsce. Plan na dziś. Czy chcę walczyć, czy nie chcę walczyć? Jakaś część mnie mówi mi, że jak będę walczył, to będzie za łatwo. Z drugiej strony grałem w Awakeninga trochę ostatnio i przekonałem się, że pojęcie za łatwo w Fire Emblemie nie istnieje, więc może lepiej jednak się skuszę. Może niekoniecznie na tą złotą DLC-kową walkę, ale... Zrobimy sobie coś tam, nie coś. I żeby nie było nie próbowałem wbijać Sylwanowi tej klasy, która mu nie wyszło ostatnio. Aż tak w RNG nie wierzę. Potem będą dowali ci walkę z rogą. Znaczy... Prędzej czy później na pewno coś dowali. To co do tego to ja nawet nie mam żadnej wątpliwości, tak? Aż generalnie... Nie wiem, może kwestia tego, że dość dużo na NG+, jako tego grałem, ale nie czułem, że było jakoś strasznie źle. Pozwolę sobie zrobić jedną, dwie, może siedem rzeczy. Weź sobie Juriego jako adiutanta. Dodatka niech weźmie Happy jako adiutantkę. No i tak powinno być lepiej. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu z ekwipunkiem, więc lećmy. Haha, wiecie, bo Darkflyerzy latają, haha. A propos latania. Darkflyerzy to fajna klasa. Sylwia, nie musiałaś, naprawdę. Tylko problemy zaczynają się mniej więcej wtedy, kiedy... coś może do nas strzelać z łuku. A takim przykładem właśnie byli ci łucznicy tutejsi. Czy mocno bijesz za 5, więc trochę wydrzepka tak zwana. Fajnie, bo jakby sobie wbił punkciki do tego, do umiejętności,
Ale na to nawet nie liczę. O tak, 98, jeszcze z krytym. Może lepiej, nie? Nie masz zasięgu, pewnie nie masz zasięgu. Ale co za to ma? Ferdinand von Egil. Nie wiem, czy chciałbym mieć takiego Egila jak Ferdek. Powiem więcej. Wolałbym chyba nie. Dobra, nie będę walpował. A już na pewno nie wtedy, kiedy większość osób się ruszyła. O, oni się w ogóle nie ruszają. Czy to nie oznacza, że ja równie dobrze mogę po prostu podlecieć, strzelić, odlecieć i robić to, aż przeciwnicy mi się skończą? Powiem tak, pewnie bym mógł, ale nie czułbym się z tym jakoś specjalnie dobrze, więc chyba się powstrzymam. Dobra. Tutaj będą ją bić. Tak długo jak bije jedna osoba, a nie dwie, to jeszcze nie jest aż tak źle. O, chyba nie zada mi za dużo, 0 razy 4. O nie! Potężne 0. Czy tam dalej ktoś jeszcze jest? No niby jest, no. Cześć, Tipus. Momentalnie mam wrażenie, że naprawdę mógłbym po prostu odpalać autowalkę i wcale nie kończyłbym źle. Podejrzewam, że mógłbym też niektórymi postaciami dosłownie robić tak, że zostawię je, żeby tego jej podchodzili. I je bili i tak bym wygrywał. Z tym, że no mówię, to mógłby być lekki overkill. No bo, w sumie wiecie co? Chociaż nie, oni biją. Nie, ważne, mają jeden szans na trafienie. Pośmiejemy się? Okej, nie po to, gdzie bym chciał, żeby podchodzili. Nie, wiecie co? Sprawdzę coś. Tymi wszystkimi postaciami odejdę do tyłu i zobaczę, jak się skończy ta tura. Tak z ciekawości. Oni wszyscy teoretycznie rzucą się na protagonistkę. Z ciekawości. Cześć, Bryki. Uwaga, skipnę. Protagonistka dostała jakiekolwiek obrażenia? Nie. Case in point. Więc jak już mówiłem, mogę dosłownie stać i nic nie robić i ja tej walki nie przegram. Więc no come on! Come on! Przy okazji między streamami stwierdziłem, że spróbuję zmienić klasę protagonisty na Swordmasterkę, zanim jeszcze wbija A w mieczach i się udało, więc stwierdziłem, że warto o tym wspomnieć. Więc mam teraz protagonistkę jako Swordmasterkę. Brakuje wyzwanka. Szczerze? Za dużo grałem w Awakeninga, żeby teraz narzekać na brak wyzwania. Delektuję się tym, jak łatwo te walki idą. Tam idzie znacznie gorzej. Podkreślam, znacznie gorzej. 14 chyba?
Powiem tak. Dla osób, które nie chcą jakiegoś specjalnie spoilerów z Awakeninga, jako tako, to można się na chwilę wyciszyć. Lojalnie uprzedzam. Ale generalnie jest tam taka mechanika, że jeżeli protagonista ma drugą połówkę, to można potem spotkać ich i dziecko. I to dziecko trzeba uratować. W moim wypadku sprowadzało się do tego, że dziecko umierało od tego, że ktoś na nie krzywo spojrzał. A było otoczone przez jakichś sześciu przeciwników na początku walki. To nie było przyjemne. To zdecydowanie nie było przyjemne. Dobra, co my tu mamy? Dla odmiany mamy bestie całe 4? Tylko? Ty, no jak u 4? I powiem więcej, ta bestia zabije fajnie, jeżeli dam mi atakować. Po moim trupie. Nie, zazwyczaj podczas tych zwykłych walk nie ma. Posiłki są raczej oskryptowaną rzeczą, więc nie spodziewałbym się. O tak powiem. Chyba jeszcze raz muszę. Chyba w ten tylny. Pytanie za 100 punktów. Nie sięgnę. Kim są dla siebie rasy Seteph i Flayn? Seteph i Flayn był mówione podczas jednego z paralogów, kim są dla siebie. Ojcem i córką. Orei jako tako nie było. Mogę zaspoilować. Kurwa. Mogę zaspoilować, jeżeli bardzo komuś zależy. Czy ona... Czy teraz padnie to fijasz? Ej, Bliki, dobiłem już ten paralog, okej? Więc to nie jest spoiler. To jest coś, co było na wizji. Będzie miała zasięgu, ty też nie. Ale podbiegać do przodu powoli mogę. Cześć, Joe. Powodzenia w ćwiczeniu. Ja generalnie ostatnio do ćwiczeń sobie odpalamy albo anime, albo visual novelki, jedno z dwojga. Flame, nie chcesz ekspa może? Nie chcesz ekspa, ewidentnie. No spójrzcie, jak bardzo ona nie chce ekspa. Ona kompletnie nie chce ekspa! No, ale tak jeszcze wracając do tematu Awakeninga, nie polecam mieć jako dzieciaka łucznika, naprawdę. Nie polecam też Chroma, który nie jest jedną z lepszych postaci moim zdaniem. Jeżeli chodzi o jako taką efektywność w walce, cześć, co to. Dobra, zaczekam, aż druga bestia podejdzie. Jak będzie najefektywniej? Od tej strony chyba. Czwertek może go rzucić oszczepem. Znaczy, nie wiem, ja generalnie też tak mam, że lubię coś robić do ćwiczenia, a nie, że tylko ćwiczyć jako tako, więc
Moje, zawsze sobie coś włączam, co może po prostu lecieć bez mojego udziału, tak? Na pewno mógłbym... Wiecie, jakbym się bardzo uparł, to mógłbym nawet sobie jeździć na rowerku podczas streama, tak? Tylko doskonale zdaję sobie sprawę, że ten rower jest w cholerę głośny. Więc to raczej nie jest najrozsądniejsze, co mogę zrobić. W tym to nie jest, ale nie musi być jak ten pancer, żeby w przyszłości mieć spore profity. Nie chodzi mi nawet o movement range. Chodzi mi bardziej o to, że to postać fizyczna, która u mnie ma 11 siły na jakimś 15 poziomie. To jest dla mnie dużo większy problem, aniżeli to, że ma ileś tam movementu. Naprawdę, to, że postać jest wolna, nie przeszkadza mi raczej aż tak bardzo. Bardziej mam problem z tym, jak silne są niektóre postacie, albo słabe w tym wypadku. Dobra. Kto jeszcze nie używał gambitów? Ty nie masz albo ofensywnego gambitu, ty nie masz ofensywnego gambitu. Pamiętaj, w momencie, kiedy Lucina dołączyła do mojej drużyny, to efektywnie miała wyższe staty niż sam Chrom, okej? Okay? Co jest trochę zabawne w sumie, moim zdaniem. Dobra, gambit. Zresztą ogólnie z tego, co słyszałem, to jako tako dzieciaki mają zazwyczaj wyższe staty niż ich rodzice, więc nie powinno mnie to jakoś dziwić. Kolejny wood steel. Tam jeszcze z prawej chyba jedna bestia została? Tak. Kto ma najniższy poziom? Sylwek. Ulala, potęga, widzę. Aczkolwiek jest sporo mechanik w Awakeningu, do których bardzo ciężko jest się przyzwyczaić, jak się dużo grało w trzy domy. Jak chociażby system klas, to że na 20 ma się tak powiedzmy maksymalny poziom, tak? Nie taki tutaj, że poziomy zostają, tylko tam w jakimś tam stopniu pseudo się resetują, tak? No bo niby statystyki zostają, tak? Przypomnij mi, jaki masz gambit. Onslaught, czyli raczej w drugą stronę by było dobrze cię pchnąć. Tak samo, nie wiem, ja już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że postaci mają powiedzmy własny zestaw czarów, tak? A w Awakeningu to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, jakie tomy znajdą. Pancerz zniszczony. I to już będzie ostatnia bestia, więc... ty nie sięgniesz, chyba że ktoś ci pomoże. Znaczy ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Fire Emblemy, to bardzo, ale to bardzo nie mam szczęścia, jeżeli chodzi o growthy. I zazwyczaj to wygląda tak, że... sytuacja, w której ktoś by pomyślał, że będę miał dobre growthy, składa się do tego, że mam absolutnie okropne. Najlepszym przykładem jest chyba Ferdek w tym podejściu. Wydaje mi się, że on chyba dostał bardzo dużo z tego, że był paladynem. A tak miał dość niskie, jak do tej pory. Przy moim pierwszym przejściu Bernadetta gdzieś koło 20 poziomu miała jakieś 11 siły. Co też jest śmieszne. I nie pozwala jej praktycznie zadawać obrażeń i przez to się strasznie do niej zaziłem przy pierwszym przejściu. Trochę też żałuję tak swoją drogą, że moje pierwsze przejście było akurat na ścieżce tych czarnych chorób, bo ona z DLC-kiem chyba najwięcej dostała jako taką. Pędzę czy później na pewno zrobię sobie takie przejście.
W postaci wojowniki Link mają super wysokie sumy do ich grał Fate Punna jest po prostu mi. W sensie, że ich sumaryczne statystyki są wyższe niż przeciętne, tak? To masz na myśli. Czy źle to zrozumiałem? Pokażę, mam okienko wentylacyjne, że wilgoć na ścianach się nie zachodziła. Ja mam podobne w łazience i tam też jak wieje. Jak jest taki dzień, kiedy strasznie wieje, to po prostu w łazience słychać to tak strasznie. Przez kratkę wentylacyjną. Czasami jest nawet to do tego stopnia, że słyszę u siebie w pokoju, jak duje za oknem. Najlepiej jest chyba, jak człowiek tak patrzy za okno i tylko widzi. Latarnie się bujają, znaki drogowe się bujają. Typowy Gdańsk. Znaczy, podejrzewam, że to podobnie jak z innymi Fire Emblemami, że jeżeli ktoś wie co robi, to Halt jest takim idealnym poziomem, żeby gra się nie przychodziła dosłownie sama, tak? Nie, nie możesz nigdzie iść, nie możesz iść się mścić. Znaczy nie wiem, ja też słyszałem wersję, że Awakening jest znany jako Nosferatu Emblem. I w sumie jak widziałem, jak mój Dark Mage na 15 się bawił w Nosferatu, to się trochę nie dziwię. Ale przecież to nie jest tak, że jak tam pójdziemy, to coś złego nam się stanie, prawda? Czy to nie jest tak, że DAF plus Vantage to jest generalnie balans zawsze i wszędzie? Fire Emblem to są ogólnie takie szachy. Trzy domy różnią się głównie tym, że mają znacznie bardziej rozbudowaną tą otoczkę, powiedzmy, socjalną. Starsze Fire Emblemy praktycznie miały jako taką fabułę w formie jakichś tam dialogów, tak? A tak to tak naprawdę człowiek ruszał się od misji do misji. Nie było czeskie jak tutaj, że chodzimy sobie po klasztorze, gadamy sobie z ludźmi i tak dalej. Kojarzę mniej więcej o co ci chodzi. Jednocześnie kojarzę, że w Batalion Vantage i Bataliona w Trzech Domach jest bardzo zabawne. Bo można mieć to praktycznie permanentnie. Jakby się polecili na dobry początek. Słyszałem tyle różnych wersji odnośnie zaczynania od Fire Emblemów, że. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, ja nie jestem ekspertem. Grałem tak naprawdę w Awakeninga i w Trzy Domy, tak? Więc ciężko mi stwierdzić, tak? Na pewno Trzy Domy mają ten problem, że jeżeli by zaczął od Trzech Domów, to ciężko by się wracało do sporej ilości starych mechanik, tak? To co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Prawdopodobnie powiedziałbym, że takim dobrym miejscem do rozpoczęcia byłby któryś z tych DS-owych remake'ów. To był chyba Shadow of the Dragon, coś takiego. Blicky pewnie będzie lepiej tytuł kojarzą. Bo to jest jeden z tych, powiedzmy, bardziej klasycznych tytułów, który nie wprowadza jeszcze jakoś tych nowszych mechanik. Więc
Nie będzie czegoś takiego, że potem się będzie wracać do czegoś takiego nierozwiniętego w ten sposób. Znaczy, no nie mówię konkretnie o trzech domach już nawet, tak? Ale nawet Awakening ma już trochę jakichś tam tych usprawnień, udziwnień, tak? Zwłaszcza ten system padowania, który tam wprowadzono. Do tej pory wydaje mi się dziwny, ale co ja mogę. Znaczy, zawsze można, jak to mawiał znamienity klasyk, pływać po siedmiu morzach, jeżeli chodzi o szukanie Fire Emblemów. Z zaufanych źródeł słyszałem, że Fates jest bardzo nielubiane przez fanów serii, a jednocześnie... Zresztą jest taka osłona bardzo skrajna, że ludzie albo ją naprawdę lubią, albo jej naprawdę mocno nie lubią. I ciężko znaleźć coś pomiędzy. Dobra, zobaczmy, jak stoimy z ekwipunkiem, żeby... niedobrze. To wiecie co, skoczę do kowala. Dobra, raczej do zbrojarni. Czyli tak, ty sprzedasz ten miecz, ty nic, ty sprzedasz to. Czy ja mam? A nie, on ma te włócznie. Tylko nie ma chyba w dzidach, żeby je używać. Właśnie mówię, no ja zawsze... Jezu, nie sprzedawaj tego. Ja zawsze słyszę takie dwie kompletnie sprzeczne opinie i mnie to trochę przeraża. Ktoś jeszcze potrzebuje? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Nie. Dobra. Nie, mi się raczej tak nie zdarza, powiem szczerze. Przynajmniej nie kojarzę w tej chwili. A wiecie co? Chcę Levinsorda? Albo Armor Slayera? Levinsord to, z tego co pamiętam, miecz, który zadaje obrażenia na podstawie naszej magii, a nie siły. A Armor Slayer jest efektywniejszy na opancerzonych przeciwników. I ktoś z tych przedmiotów można by wziąć w sumie? Dobra, kto jeszcze potrzebował rzeczy? Ferdek potrzebował żelaznej lance albo srebrny. A wiecie co? Stać mnie. Berni potrzebował łuku, najlepiej stalowego albo srebrnego. Srebrny jest generalnie lepszy, tylko ma mniej wytrzymałości, więc bierę. Ktoś jeszcze? Chyba nie. Podejrzewam, że jakbym się uparł, to mógłbym po prostu trochę więcej tych srebrnych rzeczy poogarniać. Dobra, jeszcze tylko wezmę od wszystkich te tymczasowe przedmioty, które mają. Wiesz co, w sumie Kasper, ty i tak z niczego nie korzystasz. Ktoś jeszcze ma coś tymczasowego? Tak. Star. Boję się zapytać, ile ja w tej chwili mam przedmiotów, które dają bonus do statystyk. Aż zerknę, wiecie? Dużo. I wyobraźcie sobie, że mógłbym to wszystko dać protagonistę na przykład. Czemu są bezużyteczne właściwie? Na krótszą metę na pewno jest tak, że tego się aż tak nie odczuwa. Ale na dłuższą metę pomaga to na pewno zachować zdrowie, tak. Ogólnie. Ja pamiętam, że jak biegałem, to czułem się zauważalnie lepiej niż jak nie biegałem. W sensie jakoś tak zdrowiej po prostu, że poszedłem sobie pobiegać, wracałem i czułem, że to jest coś dobrego, że to robię. Oho. Rihardo-san, znowu? Już
あまり知られないようにしていましたのに、どこでそれを。それで知ってるだろうけど、僕もセスリンの証文書を宿してる。Hace 11 que este. Me parece que es una cosa muy rara. No es una cosa muy rara. Hay muchas personas que tienen un montón de personas. Pero si se trata de un montón de personas, la situación es completamente diferente. ¿Por qué tú has nacido con un montón de personas? ¿Por qué tú has nacido con un montón de personas? ¿Por qué tú has nacido con un montón de personas? ¿Por qué tú has nacido con un montón de personas? ¿Por qué tú has nacido con un montónあなたと血がつながって、それはないじゃありませんの。なんで自分の先祖のことを全部知ってるの。知りませんけれど。じゃあ可能性は否定できないはずだよ。もちろん違う可能性もあるけどね。だけどいくら大紋章を宿していても、聖セスリーンの直系である可能性は低いか。彼女は未婚のまま亡くなったというのが通説だからね。ええ、未婚ですわ。あ、いや、未婚だったはずですわ。私が聖セスリーンの子孫でないのは確実だと断言できない。でも、zaskakująco dużo wiedzieć。随分はっきりと言うんだね。君と聖セスリーンの関係か。え、なんですの、それは。ああ、いや。話し疲れたから、続きはまた今度にしよう。I tyle było z żywego. Linhelte, wraca spać. Jak widzę coś o tłumaczeniach Fire Emblema, to zawsze mnie denerwuje fakt, że na Switch Online wychodzą gry, które mają tylko japońską wersję. SMT2, SMT1, Fire Emblem, wszystkie tylko w Japonii. I takie...No to co? Idziemy znaleźć tą małą łajzę, która zabija nam ojca. どうやら封じられた森に入ったようですな。警戒を怠りませぬよ。Ta jedynka była ograniczona czasowo? Wydawało mi się, że ona nie była ograniczona. Bernadetta, hanashi o kiitei ta no kai? Fukushuu ni kodawaru beki dewa nai no da. Taisei, banzen desu. Aku no soshiki, kaimetsu, jinryoku shimasu. Ma, konsetsu wa kadai ga nai kara ne. Tama ni wa jenryoku de hataraite mo, bachi mo hataranai. Rinharuto ga jenryoku da to? Ashita wa yuki da!今日中に肩をつけようぜ。声を抑えてちょうだい。もう敵が近くにいるかもしれないのよ。Znaczy, coś mi świta, że coś było, ale nie kojarzę, żeby to akurat Fire Emblem był. 開始する時が来たのですわね。先生、修道院ではああ言ったけれど、敵は間違いなくあなたを待ち構えているわ。エーデルガルト様、それは。他に狙いが考えられないもの。Biorąc pod uwagę, że w tych scenkach zazwyczaj po prostu jest tak, że tam każda postać wygłasza jakąś jedną czy dwie kwestie, to trochę szkoda, że nie uwzględniają tutaj tego, że można mieć akurat postać, która nie jest z naszego domu, tylko są członkowie tylko naszego domu i absolutnie ich więcej. Czyli fakt, że mam pupilne wielkie albo listę tutaj nie jest w ogóle brany pod uwagę.Pomimo, że z Konstancji Listej korzystamy w miarę regularnie. Zwłaszcza, że to nie jest tak, powiedzmy, że... Znaczy, mówię, no właśnie to często jest tak, że te kwestie, które one nie wypowiadają, nie są jakoś bardzo mocno powiązane ze sobą, tak? Że jedna postać odpowiada drugiej, tak? Więc równie dobrze można użyć tych, które są używane po prostu...w trakcie ścieżki danego domu, tak? I wydaje mi się, że z tym nie powinno być jakichś specjalnie dużych problemów. O to mi głównie chodzi. Ale może po prostu patrzę na to zbyt optymistycznie. Coś zmieniamy? Wydaje mi się, że jest okej. Nawet nie wiecie, jak komfortowo czuję się z faktem, że nie muszę mieć Adelga w drużynie. Nawet nie wiecie, jak bardzo.
gdzie interakcja między postaciami. No właśnie o to mi chodzi, tak, że tutaj w tych rozmowach bardzo często jest tak, że no oni coś mówią, ale niekoniecznie się odnoszą do tego, co inni mówią, tak? Supporty z innych domów też są, ale to też trzeba pamiętać, że powiedzmy nie każdy je ma, tak? No mapę zobaczymy już sami raz. Wydaje mi się, że nic nie muszę naprawiać, bo zrobiłem to przed walką. Wkład do ołówka mechanicznego miękkie. Nie wiem, mi jakoś ciężko sobie wyobrazić korzystanie z mechanicznego ołówka do rysowania. Dobra, czy jesteśmy otoczeni przez żołnierzy i bestie? Jest też nasza Monika. Czy też raczej Kronie, jak woli się zwać? Ej, przynajmniej wygląda jak nasza uczennica, będzie łatwiej ją zabić. No dobra, czyli w dużym skrócie, po lewej mamy skrzynkę. Ciekawe, kto nie ma klucza, co nie? I znowu nie ma żadnego złodzieja. Tutaj mamy Kronię, która ma 22 poziom. Plus jakąś broń specjalną. Kronię wydaje się jakaś super, poza tym, że ma w miarę wysoki crit chance. Aha. No, bo nie wygląda to tak źle na pierwszy rzut oka, poza tym oczywiście, że jesteśmy otoczeni, tak? Spada w rogu, ale otoczeni mimo wszystko. Ja bym się bardzo, ale to bardzo uparł. To podejrzewam, że mógłbym podbiec z Linhardem gdzieś tutaj i złapować protagonistkę, żeby zabijać Kronię i tyle byśmy widzieli z tej misji. A nie jestem na tyle popierdolony. Mówię tylko, co mógłbym zrobić, a nie co chcę zrobić, ok? A jak to swoją drogą? Przynajmniej to nawet nie jest pierwsza rzecz, o której pomyślałem przeciwko robieniu tego. No już, biegnę, nie marzyć. Nie, ja przysięgam. Szanse na kryta w Fire Emblemie nie są poprawnie przedstawione. Nie dam sobie mówić, że są poprawnie przedstawione. One muszą być wyższe niż są napisane. Czy jest coś, co mogę zrobić w tej chwili? Poza tym, że mogę... Znaczy, no na pewno mogę powoli podchodzić do przodu, tak? Moją najbardziej tankowatą postacią jest w tej chwili Sylvan. Co trochę dziwne, ale... You get used to it, jak to mówią? Okej. Okay. Wiecie, taka drobna różnica. Tutaj trafia mnie jedna osoba. Tutaj wszyscy. U przeciwników też. Powiem tak. Za dużo razy umierałem od Death Knighta, który mnie skrytował z 20% crit chance'a, żeby móc powiedzieć, że nie. Dobra, protagonistka może podejść moim zdaniem. Reszta niech się w krzakach chowa. I jakoś to powinno być. Ty też to. No i zacznę powoli podbiegać, na szczęście nie bije jakoś specjalnie mocno. Kryty za 9! O! Jak mam double shota, mogę dwa razy kryta walnąć. Dobrze by było przepchnąć to cholerstwo w stronę reszty ludzi.
A wiesz, to nie przepnie, Penti. Ale i tak... To lepsze niż inne rzeczy mogłem zrobić. Bo to jest jedyny sposób, jaki miałem tak naprawdę, żeby dostać się do tamtego... opancerzonego pola z tyłu i zdjąć na hita. Dobra, Petra, weź... To odstrzał. Tutaj jak podejdzie to... Chyba tego czy Linhead... Nie, Linhead ma dużo rezistencji, nie ma dużo obrony. Nie wiem, czy wydawało mi się, że Linhead ma też dużo obrony z jakiegoś powodu. Co tam się rozlało? Gdzie się rozlało? Bo chyba coś przeoczyłem. A, dobra. Łącznik mi strzeli za 12, więc nic złego. 8, cokolwiek. A, dobra. Bestia jest trochę za daleko. Z 8 pól pod bestią miało plamki. A, że o to ci chodzi. Bestie mają typ dwuturowy, że tak to ujmę. W pierwszej turze, jak atakuje, to atakuje po prostu swoim zwykłym atakiem, a potem ładuje w taki obszarowy atak. Możemy gambitem albo zmusić bestię, żeby atakowała konkretny cel, albo jeżeli rozbijemy jej pancerz, to ją ogłuszyć. Ty nie dasz rady podbiec, prawda? Nie. Czy istnieje świat, w którym... Chyba nie. Znaczy, mogę na pewno z meteora, ale to chyba wciąż mi nie da takiej opcji. Bo Konstans też będzie poza zasięgiem. Będzie? A, będzie. A, to chyba po prostu... Bo czekaj, jak ta bestia atakuje wokół siebie praktycznie wszystko. Niedobrze. A chyba zrobimy tak, I guess. Znaczy, jakbym się bardzo uparł, to tak, tu... Bo tak, Ferdek może rzucić oszczepem. A zabraknie mi jednej akcji. Chyba. Bo to było tak, że Ferdynand podbiega, rzuca oszczepem, niszczy tutaj połówkę. Lizita może zniszczyć drugą połówkę. Dorotea może rzucić meteora. I zniszczyć jedną połówkę. Tylko brakuje mi tej ostatniej akcji. Bo Konstans jest poza zasięgiem, niestety. O jedno pole, praktycznie. Więc chyba po prostu skupię się na atakowaniu tych przeciwników, którzy już tu są, tak żeby mieć z nimi święty spokój. To bestia jest wrażliwa na lance? Chyba odwrotnie. Wydaje mi się, że to jest coś odwrotnego niż znaczy, że ona jest odporna na lance. Właśnie... czy ja mogę... Weakness. A nie, lance attack sobie bezpiecznie. Mogę przetestować twoją opcję. Zobaczymy. Masz rację. Nawet nie wiedziałem, że tak działa. Dzięki za radę w tym wypadku. To jest 6 za 10, więc whatever. Te podejść na wszelki wypadek, żeby mi zasięg z meteora. Czy ty atakujesz to pole, co trzeba? Tak. Pancerz rozbity, bestia będzie ogłuszona.
No właśnie u mnie, powiedzmy, pogoda się uspokoiła, a teraz jest w miarę okej. Okay. Aż dziwne. Dobra. Zobaczmy, co się wydarzy. Nie powinno nic złego, jeżeli dobrze to obliczyłem. Pomijając na fakt, że trafiamy na magów, to już mają dużo resista. No i tak, tak długo jak to są tylko, powiedzmy, duże ilości resista, a niekompetentnie wrażliwość, to nie będę narzekał. Dobra, ważne pytanie. Jesteś w stanie zajść te bestie? Nie. Nie ma chuja. Protagonistko, jesteś w stanie zajść te bestie? Doskonale. Jeszcze krytła. Dobra, teraz tylko uważaj, żeby nikogo mi tu nie zabije. Ja wszyscy widzę, że chcą dupy tego Inhalta. Mogę dojść śmieszny mek, że zastrzelę łucznika w ten sposób. Teraz wszyscy chcą dupy Bernadette. Mogę bezpiecznie, bez odpowiedzi zabić te łaj ze stoporami. I zostanie mag, który jak będzie mnie atakował, to zostanie końcą. Czy ona legalna? Muszę sprawdzić w rosterze. A tutaj nie sprawdzę niestety, chociaż... Nie, tu nie sprawdzę. Musiałbym poza walką chyba zobaczyć niestety. Znaczy inaczej, na polskie standardy czytaj 15 na pewno. Poniżej 15 tutaj chyba dosłownie ich nie ma. A już ten mach jest wytrzymały, jezu. A może chociaż te bestie jesteś w stanie pobić sensownie? No i to ja rozumiem. Dobra. Tutaj mamy drobny problem w postaci łuczników, którzy instakilują Konstans. Dosłownie instakilują, żeby nie było. Come on! Come on! Nie chcę używać żadnych OP rzeczy. Ale chyba będę zmuszony. Dobra, zostań tutaj. Ile masz ataku? 29, czyli Konstant 20 go przeżyje, o ile? Okej. Okay. Tylko czy jestem w stanie go na hita zabić? Tak. A, ty się wycofasz. Twerdek powinien być w stanie zabić maga. Nice, magic stuff mnie nie obchodzi. Dobra, czyli ta flanka powinna być z głowy, tak naprawdę. Coś wcisnąłem niedobrego i mnie to strasznie irytuje. O. Rescue nie potrzebuję teraz. Niszek ma ten sam kolor, dodatkowo do tektorzy ziemi z sobą. Kontekst, proszę. Jak rozumiem, szukasz po prostu. Dobra, podchodźmy powoli. Zaraz ta flanka też będzie z głowy. Powiedziałem, będzie z głowy. Masz stąd zasięg? Masz stąd zasięg.
No i dobra, już chyba sama kronia została, jeżeli dobrze myślę. Chyba, że będą posiłki. Ale nie ma posiłków. Doskonale. Spiąć dupy. Wolę nie podchodzić, biorąc pod uwagę, że ona jest asasynką. A wszyscy wiemy, jak działają asasyni. A jeżeli nie wiemy, to już wam tłumaczę. Generalnie asasyni są od tego, żeby krytować. Kryty to nie jest nic przyjemnego. Zwłaszcza jeżeli są skierowane na nas. Aż mi kocisz, żeby złotować. Nie ma zasięgu, co? Ono mi chyba nie zabije, Date. 15 i sporo kryty. W najgorszym wypadku i tak przeżywam na 1 HP, więc wszystko jest K. Mógłbym być skurwysynem i zabrać protagonistę możliwość zemsty. Ale tego nie zrobię. Co ja teraz jak o tym wspominasz? Southwestern Intuition. Zastanawiam się, czy któraś z tych umiejętności to też nie jest jedna z tych rzeczy, które właśnie pozwala nie skillować, ale na szczęście nie. A z ważnej rzeczy jest to, że jeżeli ktoś przy niej stoi, to zadaje 3 mniej obrażeń i jeżeli stoi dalej, to ma 30% mniej szans na trafienie. Są jakieś konsekwencje fabularne? Absolutnie żadne. Więc śmiało rób to, co chce ta. Jedyne co tak naprawdę to moglibyśmy inne dialogi dostać. Znowu Mega Man wytyfy. Mega Man to jutro będzie. Ten chujowy. O, to Gambit. O, to pudło. No nie, pozwól, że pokażę ci, jak to się robi. Okej, nie, pokażę ci, jak to się robi. Kurwa, 33% szans na trafienie! Znaczy, wiem, że przykro coś na ten temat mówiłem, ale mimo wszystko... weź jej coś zrób. Masz przykro na to patrzeć. 10 jest zauważalnie lepsza, moim zdaniem, niż 9. Dobra, słuchaj mnie, kranie. Żegnam. Hits, hits, hop. Ewidentnie nie jestem taką niską podrzędną kreaturą. Jak widać, wszyscy tam bardzo się lubią, dobrze koledzy. So
serduszko. Panie i panowie, tak właśnie w Fire Emblema korzysta się z hertanków. Teraz nawet gdybym chciał, to już nie mam jak pomóc. A nie chciałbym. Uwierzylibyście, że podążanie śladem zemsty może skończyć się źle? Nigdy nie mówił, że nie żyje. Nie jestem pewien, że cieszy z tego, że oni tak wierzą. Czuć, że jest mi przykro, że nie wydają się jakoś aż tak bardzo przejęci. Tymczasem w Shadow Realmie. Spokojnie. Ja myślałem? Przepraszam? Gdyby tylko ktoś był boginią. Co nie? Jest przynajmniej jedna gra, w której można na początku powiedzieć, że chce się umrzeć i przez to się umiera. Jeżeli dobrze pamiętam, był to Devil Survivor. Znaczy, to nie jest ściana. To jest tron, bardziej bym powiedział? Tak, że jesteś boginią? Pomożesz mi?
To są priorytety. Pomożesz mi czy nie? W sumie to tak. To dosłownie odrodzenie bogini. Chcesz powiedzieć więcej mocy dla nas? Jej! Chciałbym powiedzieć, że będzie im przykro, ale nie do końca będzie im przykro. Po tym, ile na nas się wydzierała? To bardzo specyficzny sposób znikania. Czasami. Ćwiczenia na dziś skończone. Mnie moje jeszcze później będą czekać. Raczej po streamie. Może to dlatego, że siedzisz w moim sercu. わしと主の意志は一つとなった。時の良さがをたどりて見出した斧が答え。始まりのものたる、わしに示せ。 Nie wiem. Znam dużo osób, które potrafią strzelać karkiem. Ale akurat ze wszystkich rzeczy kark to jest jedyna, którą chyba nie potrafię. Bo palcami na przykład prawie, że bez przerwy. Karkiem? Ni cholery. Mam jedną znajomą, która jakś tak powiedzmy sensownie się gimnastyką zajmuje. To ona tak potrafi z kalku strzelić, że aż człowieka przeraża. Tak, teraz już tak bardziej oficjalnie cosplayuje Sotis. To nie są spoilery, jeżeli ludzie nie wiedzą, że to są spoilery, prawda? Czy jakoś tak? Oj, tam nie staraj się nawet. Przestańcie się teleportować znikąd! Chuje! Okej, pętli. Nasz miecz dostał delikatny upgrade. Czy coś tutaj ma atlet już zacznie, żebym się tym przejmował? Nie. Na szczęście mam magiczne miecze. Jej!
Jakbyście nie wiedzieli, jak się mieczem walczy, to właśnie mieliście przykład. Tak się walczy mieczem w prawdziwych światach fantasy. Zmienisz kostium. Znaczy, generalnie przed Steamem zmieniłem kostium. Bo do tej pory miałem ustawiony, powiedzmy, stale ten, który nosiłem w Akademii. A teraz mam ustawiony taki, żeby pasował pod klasę. Więc obecnie mamy kostium Swordmasterki w tej. Znaczy, inaczej. W Akademii cały czas będziemy mieli taki, jaki mieliśmy do tej pory, tak? Podczas walk będziemy mieli taki, który jest zależny od naszej klasy. Tak, żeby nie było, że się nieprecyzyjnie wydarzyłem, bo też... Przy okazji fakt, że ta misja ma, powiedzmy, jeszcze drugą część, był jednym z powodów, dla którego stwierdziłem, że lepiej będzie, jak wszystkim podejdę tej w okolicy. A nie będę ich zostawiał z tyłu? No tak, był, owszem. Dobra, teraz tak. Oni będą chcieli dupy Konstans, jak zwykle. Przyzwyczaiłem się, spokojnie. Przyciągnij. Nice. A teraz będę musiał to zgambitować. Pa, i mam jeszcze dwa te do zniszczenia. To jedno się może flying zająć. Albo i nie może. O, wow. Ależ to jest chujowe ustawienie, Jezu Chryste. Okej, pozwól się prawie. A i tym ostatnim zajmie się Berni. Nice. Został jeszcze drugi pasek HP, ale to nic takiego. Ile ta bestia ma zasięgu? Tyle. Chciałbym ją na razie zostawić po prostu. Więc spróbuję się odsunąć trochę w prawo. Tak? Zobaczę, że mogę dzięki temu podejść i Ferdynandem i tą. I Flame. Nieco do przodu. Jakbym się bardzo uparł, to to jest ryzykowne, bo Lista nie ma dużo resist. 18 resist. Co ty masz? Ja z metę 39 za dużo. To jest takie. No, abolt. Słuchaj, wiecie co? Czy ja nie mogę? Aż to jest kurwa głupie. Przysięgam. Za każdym razem, kiedy to widzę, to powtarzam. No dobra, w jakiej sytuacji obecnie stoimy? W takiej, że jakbym się bardzo uparł. To mogę się po prostu pobawić w wybijanie przeciwników. A? 20 flame, czyli kogokolwiek nie zaatakuje, to i tak raczej przeżyje. Puszka się nie sobie raczej. Tutaj będę atakować listę, więc może spasu. Tak się nie spodziewałem. A, w toporek mi się nie przyda raczej. Czy ty dasz radę podjechać do niego? Staty? Ulala. To jedyne, co chciałbym powiedzieć. 10, 20. Nie mam gambitów na tyle dużo chyba.
Niech poczekam, aż ta bestia podejdzie po prostu. Perca go nie zabije tak się, więc nie ma sensu. Teraz wygląda, jakby się dało w miarę łatwo mu wytrącić cały pancerz tak naprawdę. Tylko chyba lepiej będzie, jeżeli on sobie pójdzie w tę stronę. Teraz jeden gambit od prawej i jeden atak zwykły gdziekolwiek. Znaczy w pozostały pancerz. Ty już nie masz gambitów. Masz gambit? Masz. A? Jak już mówimy, jeden atak zwykły pancerz i będzie git. Muszę jedną rzecz zaraz sprawić, w sumie. Tak z ciekawości. Przeżyje skubany. On przeżyje wszystko, czym będę w niego rzucał. Jebaniutki. Nie powiem, to nie jest coś, czego się spodziewałem. Byłem pewien, że go zabiję. God damn it. Dobra, inaczej. Czy jesteś w stanie podlecieć tu i nie? Miałem cichą nadzieję, że przynajmniej będzie w stanie tamtego żołnierza zabić, żeby mieć go z głowy. Dobra, to dobijmy bez tyje. Magowie to najsłabsza klasa w Fire Emblemie, by the way. Słyszałem z zaufanych źródeł. Ty nie dolecisz tam, gdzie trzeba, więc też trochę wydrzepka. A ile ty mu zrobisz? Jest w stanie go zabić, jeżeli trafi. Obydwoma. Ma też bolting. Zapomniałem o boltingu. No i to słusznie, że zapomniałem o bultingu. Pamiętajcie, dzieci. Jeżeli coś ma mniej niż 100% szans na trafienie, to nie trafi. Złota zasada każdego RNG i główny powód, dla którego nie lubię używać RNG rzeczy. Bo to zawsze tak wygląda. Zawsze. Up. Ona przynajmniej miała 100% szans na trafienie, okej? Okay? Ja bym się bardzo, ale to bardzo uparł, bo mógłbym zrobić coś bardzo nierozsądnego i głupiego. I on ma obrony. I speeda. AS 5, obrona 12. Pożałuję tego, co właśnie robię. Miałem rację, że pożałuję tego, co właśnie robię. Coś mi z kontrolerem nie chce działać tak, jak powinno. Okej, okay, inaczej. Ajajajajajajajaj.
Ten tekst, do. Ten ostatni już zostanie, chyba przeboleje. Koniec twierdzenia Thalesa. Twierdzenie Thalesa znane wszystkim. Wszyscy ludzie muszą zginąć. It's magic! I ain't gonna explain shit! Edelgard brzmi tak kompletnie niezadowolona z samego faktu. Dla ludzi tego świata. Jak wszyscy wiemy, zawsze trzeba być instytucją charytatywną. Zadajesz bardzo specyficzne pytanie, Edelgard. Od tej całej sprawy z boginią po prostu zmieniamy się w Linhartę. Twierdzenie talerza. Czemu ja właśnie jestem tutaj? W tym konkretnym wyłożeniu? Wyobrażacie sobie mieć jakiegoś OTP-ga, w którym atak nakłada status sleep polega na wykładaniu matematyki? Czemu jeszcze nikt na to nie wpadł? I nie dokończę. Złota zasada. Jak ktoś zaczyna i widzi wielokropek na końcu wiadomości, to nie będzie dokończone. Okej, okay, akurat w RPG-u bazowanym na tym, na South Parku, jestem absolutnie w stanie uwierzyć. Oh boy, najlepszy chapter.
Aż żałuję, że nie jestem w tych w lwach. Powiem tak, ten chapter z perspektywy niebieskich lwów jest bardzo interesujący. Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi postradać zmysły. Albo pytać, czy to jest jakiś okrutny żart. Aż no przefarbowali, no po prostu mamy kolor włosów taki, jaki mamy. Ej, patrzcie, on myśli, że dostanie odpowiedź. Ups. No ewidentnie nie. Zresztą teraz Sotis pamiętam, że mówiła, że musimy tam wrócić. Brzmi jakby ktoś miał niestety panu wobec nas. Bardzo podoba mi się określenie at once. Wiecie, jakby to było dosłownie na zasadzie: dobra, swej przyszłość, idziemy. Tak, to będzie na koniec miesiąca. Okej, czyli jako, że ktoś kiedyś dostał Słowo Boże w jakimś miejscu, to teraz my też tam dostajemy Słowo Boże. Bezbłędna logika. Czy na pewno powinniśmy wybrać ich na taką misję? A, tak, tak, zupełnie przypadkiem akurat. Znaczy, zależy co masz dokładnie na myśli, Vicky. Oczywiście mówiąc na podstawie tego, co my już wiemy, a nie na podstawie tego, co jest później, albo w DLC-kach, albo cokolwiek. Czy to jest zbyt niebezpieczne, żeby one znaleźły? A, tak, tak. Przeszkadzało to już wiele razy ludziom w napadaniu. Wydaje mi się, że na chwilę obecną Rea nie ma podstaw, żeby to wiedzieć. Wie tylko, że dostaliśmy w jakiś sposób moc bogini, a niekoniecznie wiadomo co, jak i dlaczego. Urodziny Hildy, łapaj kwiaty! Urodziny moje! Haha!
Dostaliśmy listę od Edelgard i Wisiorek. Urodziny Hanumana, Jezu, ile urodzin. Daj sobie kwiaty. Yippie, dostaliśmy nową klasę. Widzę z tym tylko jeden drobny problem. Wiecie jaki? Kto powiedział, że ja chcę tę klasę? Dawaj mi z powrotem mojego Sodmasera. Generalnie Enlightened One pozwala używać magii jako tako. Jest to taka klasa fizyczno-magiczna. Tylko problem polega na tym, że ani spele, które mamy, nie są jakieś super, a i rozkład statów przez to jest bardziej, powiedzmy, rozłożony, przez co... Powiem tak, magów mamy już wystarczająco dużo. A jak już mówiłem, Belef jako tako nie ma jakichś super czarów sama w sobie, więc... Wydaje mi się, że to trochę bez sensu, żeby robić kolejnego maga. Jest chyba obstanę po prostu przy asasynie. Dobra. Pozwolę sobie zapisać. I poeksploruję. Sotis już z nami nie ma. Mam jedno ważne pytanie, czy ja dobrze pamiętam? Muszę jedną rzecz sprawdzić zanim cokolwiek innego. A nie tu, nie tu. Źle poszedłem, prawda? Si. Źle poszedłem. Okej. No i tyle ją widzieli. Dobra, co możemy zrobić z takich ważnych rzeczy, poza jak zwykle pogadaniem ze wszystkimi? Tak swoją drogą. Jak wszyscy wiemy, to wielka tajemnica, więc wszyscy już wiedzą o rzeczach. Może? Dostają chujową klasę, jeżeli chcesz nazwać to mocą? Ale ja nie potrzebuję żadnego przypominania. I tak chciałem robić wszystko dla dobra. I w ogóle. Tak. O nie. O nie, kolejny, który chce na mnie eksperymentować. Zabierzcie mnie stąd, nie chcę być królikiem doświadczalnym. Czy mam coś z mojego domu przede wszystkim? Tak. To raczej nie będzie jego. Przynajmniej nie ma na tyle długich włosów, żeby musiał się tym przejmować. Jednak...
O nie, przefarbowałem włosy. Już jestem zupełnie inną osobą. To jest 100% prawda, by the way. Dobra, w sumie jedna rzecz mnie zastanawia. Jaki dziś mamy turniej? Komu dziś muszę najebać? Albo kto mi dziś najebie? To ważne pytanie, bez pozorem. Ja może dzisiaj... Un momento, por favor. Gdzie to było? Daj mnie to. Użyję tego. By the way, używanie tego typu przedmiotów jest tak frustrujące. Alcatarska posi. Czy ja mam jeszcze... Wspominałem, że to jest frustrujące? Dobra. Czy coś z tych rzeczy jeszcze daje siłę? Nie. Okej, zobaczmy, czy teraz mogę wygrać turniej. Powinienem być w stanie! Zwłaszcza jak będę ukryty wchodzić. Powiem tak, wygląda znacznie lepiej niż ostatnio. Tam mnie trafi niestety. A? Kto następny? 21, 13, 21, to pół, ćwierć finał, dalej. Jeszcze nie muszę się leczyć. Teraz się wyleczę. Z tego co widzę, to powinno być na... To nie musi być na dwa hity. Biorąc pod uwagę 65% na trafienie. Błagam, trafiaj! Proszę tylko o tyle! Pierwsze weszło, drugie weszło. Nice! O nie. O nie. O no. Ajej. Dostaliśmy Bravelands. Znaczy no... Każdy jest tak naprawdę w tej klasie, w której powinien być, tak? To jeszcze... Kto mnie się najbardziej nadaje do turnieju tak właściwie? Bo nigdy nie pamiętam, albo Constance, albo Linhart przez to ile menezistę. Roster. Linhart ma 24-26. Lizita ma 27-18. Konstans ma 30-16. Czyli Linhart chyba. Znaczy inaczej. Konstans jest najsilniejsza, ale jednocześnie więcej dostaje i to jest kwestia, czy chcemy ryzykować, czy nie. Linhart jest taką bezpieczną opcją, ale jest jednocześnie szansa, że nie będzie zdawał wystarczająco dużo. Chuj z tym. Dobra, to po... Generalnie wcale się nie dziwię, jeżeli dosłownie nikt mi nie będzie nic zadawał. Zwłaszcza, że wyeliminowałem Lizzie z turnieju, mając ją u siebie. Ajajajajaj. O nie, ktoś mi zadaje obrażenia. O ile trafi. Haha. Ostatni jest? To tylko mech.
Czemu jest to nie, że pani już to normalnie byłaby lista? Prawie im przykro, ale tylko prawie. Dobra. Jedyny co i sadał. W sumie nie wiem, Pokemonów oglądałem chyba tylko tak naprawdę Kanto plus te Wyspy Pomarańczowe, czy jak one się zwały? To nie. To raczej nie. Jeżeli nikomu to nie przeszkadza, to możesz. だから大げさだ。顔色が優れないから休めなどと多少の頭痛はあるがただの寝不足だ。今節の課題をこなすのに支障はない。全く。お前は俺の母親か、デル。 Aż jedyny sobie zadał i tak ostatecznie przegrał. Znaczy, to akurat nie jest to jakiś wielki spoiler, bo aż przegrywa każdą ligę, jak leci z jednym drobnym wyjątkiem. To trochę tak, jakby powiedzieć, że zespół znowu błysnął. Edelgaルトもヒューベルトも今節は異様に忙しそうにしているな。たびたびガルグマクを出て帝国で何かをやっているのか。エーギル家の着手である私には 何の情報も入ってきてはいないのだ。何かあれば父が言ってきそうなものなのだが。 Edelgard robi coś po kryjomu. Co ja mam z naszego domu? Nie, to zdecydowanie jest jego. Najprędzej by on stawiał właśnie Edelgard albo Dorotea? Albo Petę w sumie. Peta też by mogła być. Falbkę sobie walnąłem, a co? Tylko rozum i godność człowieka. Spokojnie. Czymże jest rozum i godność człowieka w porównaniu do mocy bogini? Coś jej mam? Chyba nie. Mam za to zdecydowanie za dużo. Rzeczy ludzi kościelnych. Zabekł wpielacza, o nie. Najgorzej. W sumie będzie jeszcze nie byłem. Tutaj. Komu dzisiaj udzielimy rady nie takiej, jaką chciał? Zobaczmy! A wielu obywateli Imperium obecnie żyje w rozpaczy. Czas na zmianę przywództwa. Może ktoś inny powinien wstąpić na tron? Tak, Fredek, nadajesz się, oczywiście. Ferdynanda bardzo łatwo zaspokoić. Tu komplement, tam komplement. Założę soczewki i się pofarbuję i nagle już jestem zupełnie inną osobą. Ma bo jeszcze lepiej. Zetnę włosy. Nie, że on się nabijał z tego, że wszyscy mówią, że jestem łysy. A propos. Nie no, ja teraz... Jeżeli źle odpowiem, to mogę zrobić szybkie cofnięcie w czasie i odpowiedzieć dobrze. Brakuje mi story. No my...
Story Nomy, Jesus fucking Christ. Tak blisko, a tak daleko. Tam. Od razu, że będzie gorzej. Zobaczysz, będzie tylko lepiej. Przysięgam. To tylko żart. Nie będzie lepiej. Będzie tylko gorzej. Będzie w 100% tylko gorzej. Dobra. Rzeczy, które jeszcze powinienem odwiedzić, to na pewno kafeteria. Choćby po to, żeby podbijać relacje. Znaczy relacje, motywacje. No dobra, jak już to we dwójkę, to niech pójdę we dwójkę. Zastanawiam się, czy chce mi się w ogóle podbijać motywację tym, którzy mają 75. Wydaje mi się, że nie. Że po prostu ich zostawię już wtedy. Nawet nie wiedziałem, że oni mają swój jasny dialog. Dobrze wiedzieć. Dobra, Petra. Czy ktoś jeszcze u mnie ma... Tak, konsens. Czy jest coś, co lubi i Petra, i konsens? To będzie ciężkie raczej do znalezienia. Petra i Konstans. Nie zapowiada się, żeby coś takiego miało być. No nie. Niestety nie znajdę nic takiego, a szkoda. No i nie zawsze mogę po prostu zrobić to. Także zrobimy posiłek dla jednej osoby, jest neutralny. I tak dobija do setki, więc... Przy okazji dostaliśmy... A! Doskonale. Moje, wydaje mi się, że reszty już mi się podbijać jako tako nie chcę. Że tyle, ile mam, mi wystarczy. A wcześniej to co? Uważałeś mnie za słabą osobę? Z szacunku swoich uczniów. Po prostu... Wstyd i hańba. A tam coś się świeci, dużo rzeczy się świeci. Przysięgam. W końcu porozdaję te rzeczy. Jeszcze nie wiem kiedy, ale to zrobię. Czy to Anna chce, żeby mi przyniósł rzeczy takich zawsze? Jup. I Hilnowi chciałoby się rzec. No bo jako, że doskonale wiem, co jest waszym ulubionym punktem programu na każdym Steamie, to zaraz pójdę na zakupy. Tylko jeszcze oblecę wszystkich po drodze. Cóż, ja przynajmniej jeszcze nie latam.
Zacznę się martwić, jeżeli wyrosną mi nagle skrzydła znikąd. Dobra, to nie twoje, to będzie raczej Feldka, bo on się zajmował brońmi. To może być... To nie jest jej. To z pewnością będzie twoje. Dobra. No to co? Przynęty? Właśnie, a propos umiejętności, to podejrzewam, że powinienem się poprzyglądać, czy mi jakieś nowe umiejętności nie poprzychodziły gdzieś tam w międzyczasie. Pytanie. A konwój. Właśnie, bo póki co Advanced Seale są jeszcze w ograniczonych ilościach, więc wolę się ich nakupować, póki mogę. Zwłaszcza, że parę osób jeszcze u mnie musi awansować. Gdyby tylko nie żyła jakieś 1000 lat temu, co nie? Głos z niebios powie mi: zabij ich wszystkich. I co wtedy? Dobra. To nie będzie twoje? To będzie twoje. Czy mam coś jeszcze z twojego domu? To na 99% nie jest twoje? Za dużo tych rzeczy. Zdecydowanie za dużo tych rzeczy. Cześć, Spender. Akurat przyszedłeś na chwilę pogadankową, tak zwaną, bo zaraz będziemy robić to, co najlepsze w ciągu streama, czyli łowić ryby. A bo mi się wydaje, bo ostatnio nie zabrałem nośnienek, by the way. Stać mnie? To to zrobię. Odbiórka filozofia. Wiele rzeczy w moim życiu mogę się zmienić. Może się zmienić. Ale bycie fanatyczką wędkarstwa? Nigdy. A co jeżeli są tam duchy aż? Dobra, skoro już przy tym jesteśmy. Tak tylko zgadywałem. Właśnie, czy rycerze w końcu powracali już, czy nie? Chyba nie. Przynajmniej nikogo do tej pory nie widziałem. Chyba że są na górze, w tam gdzie Rea zawsze siedzi. To wtedy może... To nie. To nie, to nie. Chyba nie. No nie. To też nie. To na pewno nie, to też nie. Okej, czyli reszta nie będzie jego. Godam Hezeka miała niebieskie włosy i na dzisiejszym streamie to się zmieniło. W dużym skrócie sfuzjowała się z boginią, która była w jej środku i... Zaszły drobne zmiany i teraz wszyscy na to zresztą zwracają uwagę. No dobra, czas łowić ryby! Zdążyłem przez ten cały czas już zapomnieć, jak się łowi ryby, ewidentnie. Skoro łapy niebieskie, a nie czekam.
Ulala. Pamiętaj, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie fabuły, nie ogarniacie, czego nie dopowiedziałem, czy coś, to też jest dobry moment, żeby zapytać, jeżeli chcecie wiedzieć, oczywiście. Postaram się bez jakiegoś spoilowania tego, co jest dalej, odpowiadać. A jeżeli jesteście tu dla łowienia lepiej oglądania walk, to też nie jest to dla mnie jakimś wielkim problemem. Bo też zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest zawsze na pełnych streamach, tak? Czasami kogoś nie będzie, czasami coś może pominąć, tak? Co się działo przez ostatnie 2 godziny? W dużym skrócie, na początku robiliśmy sobie zwykłe walki losowe. Potem mieliśmy misję z zeszłego miesiąca, która polegała na tym, że poszliśmy się zemścić na Molince, która okazała się jedną z tych złych imieniem Kronia. Przyszedł nasz stary kolega Solon. Solon stwierdził, że potrzebuje serduszka, więc wziął sobie serduszko od Kroni i wrzucił nas do Shadow Realmu. Z Shadow Realmu wyszliśmy tylko dzięki pomocy naszej bogini, która się z nami sfuzjowała i zabiliśmy Solona. Rea dowiedziała się o całej sprawie z boginią i stwierdziła, że musimy uczestniczyć w jakimś rytuale na koniec miesiąca. Rytuał ma niby sprawić, że usłyszymy głos bogini. A już biorąc pod uwagę, że słyszeliśmy już głos bogini, to... Well, nie spodziewałbym się jakoś za bardzo. Czy w serii Fire Emblem warto skoczyć na ślepo, czy warto ogarnąć jakieś poradnik tipy dla nobasów? Znaczy, moja złota zasada, jeżeli chodzi o wskazówki, jest taka, że nawet jeżeli gra ma jakiś typ casual, jakby sprowadza się do tego, że postaci nie umierają, to lepiej z nią nie korzystać. Nie wiem, jak dla mnie to odbiera zabawę i jednocześnie jest sporo tytułów w serii, które takiego typu nie mają, tak? Więc jeżeli cały czas się gra na casuala, potem się spróbuje wejść w taki, który tego typu nie ma, to można bardzo mocno zostać zaoranym przez to. Wydaje mi się, że jako takie wskazówki nie są złe. Ja osobiście pamiętam, że przechodziłem grę na początku po swojemu. Nie będę ukrywał, że miałem z tego powodu mniejsze lub większe problemy, ale nie grało mi się źle, grało mi się dobrze, tak? Mówię w tej chwili konkretnie o trzech domach. Zresztą teraz w Awakeninga też mógłbym jakieś tam metowe rzeczy robić, tak? Bo trochę czytałem i trochę mam już wiedzy z trzech domów. Która niekoniecznie się pokrywa oczywiście, tak? Ale też staram się po prostu grać tak, jakbym no nie miał jakoś za bardzo tej wiedzy, tak? Jedyne, czego się stosowałem tak naprawdę, to to, żeby nie korzystać za dużo z takich postaci, które na początku się dostaje, żeby pomogły graczowi, tak? Bo jest bardzo dużo postaci w serii, które tak działają, że na początku gracz dostaje dość silną postać jako takiego pomocnika, który ma pomóc przeprowadzić gracza przez te pierwsze etapy. Tylko ta postać zazwyczaj dużo słabiej się rozwija w porównaniu do innych i powinna być bardziej traktowana jako za cholerę nie dam rady bez niej tego zrobić, więc no już dobra niech będzie, tak? A nie, że haha, ale mam postać, która wszystko zabije na hita, tak? Bo przez to reszta członków drużyny będzie niedolewelowana i można mieć z tego powodu straszne problemy. Nie wiem, słyszałem, że Friderik w Awakeningu się też nadaje jako tako? Jako taka grywalna postać, że nie jest on aż taki zły jak typowy przedstawiciel tego gatunku, że tak tujmy? Ale i tak z niego jako tako nie korzystałem.
Moja złota zasada, którą staram się wyznawać, jest taka, że łucznicy są pałe i nie warto z nich korzystać. Chyba, że ktoś naprawdę lubi łuczników, no to wtedy nie zabronię, ale generalnie bardzo często łucznicy nie są zbyt dobrzy. Z zaufanych źródeł słyszałem, że w starszych częściach magowie też nie są jacyś super. Ale moje zaufane źródła w tej kwestii mogą się mylić. Mówię, też nie chcę, powiedzmy, robić za eksperta w kwestii całej serii, tak? No bo... grając w dwie części nie wyrobi sobie jakoś super opinii na podstawie całej reszty, tak? Mogę co najwyżej z opowieści znajomego albo z memów to wyciągnąć, tak? Tak, zawsze możesz mieć magów, którzy nie mogą z stafów korzystać, bo to też jest opcja. Mówię, mi na przykład było strasznie ciężko się przyzwyczaić, że w starszych Fire Emblemach magowie mają tomy, które działają jak normalna broń, tak? A nie swój zestaw czarów, z których mogą korzystać nawet nie mając broni. Z tego co wiem, też w starszych emblemach Rescue Staff jest bardzo dużym przyjacielem każdego... Gracza, coś mi się z padem dzieje. Coś mi się niedobrego dzieje z padem i mi się to bardzo nie podoba. Zastanawiam się co? Czy to już ten moment, kiedy... muszę się rozglądać za czymś nowym? A mi od dłuższego czasu powtarzam sobie, że w końcu kupię ten prokontroler i chyba wreszcie będę musiał to zrobić. Raczej warp stuff. Warp generalnie z tego co wiem, to w całej serii jest popsuty, tak? Więc nie traktowałbym tego jako... także... Nie, daj na to w jakichś konkretnych częściach jest za silny. Po prostu warp pozwala bardzo dużo misji psuć, zwłaszcza tych, które... opierałeś na tym, że o, przejść tutaj przez te drzwi, przez tamte drzwi, weź dźwignię. Nie w trzech domach. Znaczy, inaczej, trzy domy mają wystarczająco dużo silnych rzeczy, żeby warp nie był jakiś kompletnie popsuty. Ale zdarzało mi się robić z warpem też bardzo ciekawe rzeczy. Więc... Ulala. Co jest? Czekajcie. Zastanawiam się, z czym ten kontroler ma obecnie problem. Bo mówię, losowo zaczyna, powiedzmy, nie reagować. Wiem, że ma już trochę czasu użytego, że tak to im, ale nie spodziewałem się, że tak nagle się zacznie dziać. Dobra. Spróbujmy. Nie, na pewno nie jest to zładowane, bo był ładowany praktycznie cały czas. Zresztą, jeżeli kontroler jest ładowany, to konsola daje o tym znać zazwyczaj. Więc to nie powinno być to. Podkreślam, nie powinno. No, znowu czuję, że konsola mi delikatnie wibruje.
Weź, włączyć i wyłączyć. Wiem, że to najprostsza metoda i w ogóle, ale... Najgorsze jest to, że to teoretycznie ma prawo zadziałać. Najlepszy mainline SMT na ten moment. A jeżeli przez mainline mamy na myśli 1-4 plus apokalips. W 1-2 nie grałem, więc nie mam prawa się wypowiadać. Przeszedłem tylko 3 i 4. Więc mam bardzo szeroki wybór. Z tej dwójki wybieram raczej trójkę mimo wszystko. Przy czym z góry mówię, jeżeli mielibyście mnie łapać za język i pytać się, dlaczego uważam takie, nie inaczej, to nawet ciężko by mi było jakoś to uargumentować. Po prostu jest to takie moje uczucie na zasadzie. Nie wiem, po prostu... To jest jeden z moich wielkich problemów, że ja nigdy nie potrafiłem argumentować się swojego zdania. Właśnie też trzeba było defense stat. To swoją drogą. Muszę się kiedyś nauczyć się argumentować swoje zdanie. Wypadałoby. A nie na zasadzie, że lubię, bo lubię. Bo nie powiem, taki argument na pewno nie dotrze do rozmówcy, z kim akurat będę na jakiś temat dyskutował. Najlepszy mainline ten system. Te story są na pewno ciekawym pomysłem. Próbuję sobie skojarzyć w inne systemy, jak to dokładnie wyglądało. Bez Śmirk. Nie no, Śmirk to bardzo dobry system, nie wiem, o co ci chodzi. Śmirk, Śmirk. Właśnie... Nie pamiętam dokładnie, na ile duże były różnice w systemie tur między czwórką a trójką. Jakkolwiek to źle nie zabrzmi, to aż tak dużo nie pamiętam z czwórki, bo i może ją robiłem na streamie. Głównie jeżeli chodzi o tury w SMT4, to pamiętam mema, którego znajomy mi bardzo często posyłał. I ended thus, Agi w Minotaura. Czytaj bardzo pomocne jaj. Będę musiał kiedyś Apokalips w końcu przejść. Bo to jest jedna z tych gier, w które kiedyś grałem, po czym save'a straciłem i stwierdziłem, że nie chce mi się do niej wracać. Ale prędzej czy później na pewno to zrobię. Znaczy to w dużej mierze zależy od tego, kogo akurat mamy, jeżeli chodzi o AI, tak? No bo z tego co pamiętam, to mogliśmy mieć tam też Jonathana i Jonathan, powiedzmy, nawet jeżeli nie był jakoś specjalnie użyteczny, to nie działało na naszą szkodę wręcz, tak? Tak jak robił to Walter.
pod magię. A i nie będę kłamał, że ja zazwyczaj wolę robić się protagonistów pod magię niż pod fizyczne. Zwłaszcza w takich systemach jak w SMT, gdzie fizyczne są zazwyczaj góra czterema typami, tak? A magia, siłą rzeczy dużo więcej. Zresztą, czy w którymkolwiek tytule było więcej niż trzy fizyczne typy obrażeń? Bo albo był Slash Pierce Strike, albo Physical Gun, tak naprawdę. Nie kojarzę, żeby gdzieś był jakiś dodatkowy. No niestety, albo stety, jak to woli. Łowienie ryb chwilę zajmuje. Chcę zjebać krzesło, wat. Nie chcą mi dać dobrych ryb, niestety. Jest całkiem zabawne, że zazwyczaj magia tylko nie ma krytów. Teraz jak o tym myślę. Fire Emblem na pewno jest od tego wyjątkiem, tak? Że tutaj tak naprawdę wszystko może krytować, w zależności od tego, jakie kto ma statystyki i szanse. Ola. Ale tak to zazwyczaj jest, tak że w JRPG-ach albo w ogóle spele nie mają szans na krytyka, albo konkretne spele mają szans na krytyka, a nie ma tak, że powiedzmy wszystko ma. Wydaje mi się, że leczenie skrytować nie może. Jezu, aż mi się przypomniało, jak serii kuzju na SMT też przez to, że leczenie czy tam wskrzeszanie mogło spudłować. To były czasy. A mean, generalnie z tego co kojarzę, to fizyczne buildy w SMT koniec końców lepiej skalowały niż magiczne. Tak samo w Devil Survivorze chociażby ten fizyczny build z multistrike'iem wydawał się lepszy niż dance. Wow. Aż tak źle? No dobrze. Nie będę nalegać. A czy ma coś, co może być jej? A nie, długi bossów. Nie. Dobra, gdzie jeszcze mogło być ludzi, gdzie mnie nie było? Tutaj ktoś stoi... Rafael. Nie, jestem kompletnie nową osobą. Nie do poznania. Jakie rzeczy dajesz przez drzwi? No jak to jak? Niezależnie od tego, jak duże by to nie były rzeczy. Wpadę pod drzwiami. Bo nie wszystko mierzy się w mięśniach, Rafaelu. Od wielka filozofia.
Dobra, dla niego na pewno coś miałem. Ja już nie pamiętam było swoje życie. Znaczy, wiem, że było coś takiego, ale nie pamiętam za bardzo odcinków ani nic takiego. Opa, gdzie jeszcze mnie nie było? Tutaj. No, wrócili do serza. Czy to może znaczyć, że będę mógł jeszcze coś podawać? O Faradayu, o tym słynnym Yatagarasu? Dokładnie stąd, skąd przed chwilą powiedziałem. Tak jakoś zostało. A, to będzie twoje. To raczej nie. To raczej nie. 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 Dobra, czyli więcej jego nic nie będzie. Przykro mi, że musiałem cię zabić sobie. Burza nadchodzi. Dlatego trzeba szkolić się w mieczu. Pytanie, czy mam coś dla ciebie, czy nie mam coś dla ciebie? Ona nie nosi okularów. To nie jest jej. To jest jej. To raczej nie powinno być jej. To na pewno nie jest jej. To też nie. To też nie. I to też nie. Staną się same niedobre rzeczy, biorąc pod uwagę, że Dara to organizuje. Nie idźmy tam, to nie jest tak, że mamy wybór. Z mało kopczynią za dużo że wody. Nie wiem, u mnie to dosłownie zależy od dnia. Czasami sobie z jakiegoś pół kubka wody, czasami mniej, czasami więcej. Nie, naprawdę. Kompletnie osobę. To jest Shamir. Dla Shamir coś powinienem mieć. Ewidentnie. Z chęcią skorzystania będzie akurat trochę luźniej, jeżeli chodzi o czasy. Nie Egipty. No jakby się uprzeć, to mogę ją zaprosić, no. Tak naprawdę możemy zaprosić każdego, kto jest w kościele. Z drobnymi wyjątkami. A, to nie jej. To może być jej, ale to nie jest jej. To nie powinno... Okej, okay. Nieważne. Shamir boi się rybaków.
To też jej. I to nie. To też nie mógłby się w łukach poszkodzić. Żeby na asasyna się potem zabić. Jest to opcja. Nesłyszył. Nie. Może inny lezą. Dobra, to gdzie jeszcze nie byłem? To mnie nie było. Jezu, ile osób. Nie, no czasem jest też pojęte, że ludzie reagują z takim delikatnym obrzydzeniem, ale nic poważnego. Czemu mówisz, jakby to było coś dobrego? Zabiłaś tysiące ludzi. Jestem z ciebie dumna. Nie jestem pewien, co o tym sądzić teraz. Naprawdę nie jestem pewien, co o tym sądzić. Dobra. Chociaż połóż mnie miecza. No to pouczyła. Kimiko, skosi kanaegoto shiteite ne. Sumanai ga. Ima wa hitori ni shite kurenai ka? Ale pouczyć nas może. Jest? Wolę setefa. Wiesz no, ja tam o preferencje nie pytam. Możesz woleć kogo wolisz. Każdy woli synamonowe bułeczki? Wie co? Jest zawsze opcja, żebyś po prostu tego nie robił, ale co, ja się znam. Czy coś jeszcze może być jego? To na pewno nie, to nie powinno być. Jakbyśmy się bardzo, ale to naprawdę bardzo upadli. To moglibyśmy wyrekrutować połowę nauczycieli w tej chwili. Ja nie pewnie można by się czepiać o to, że ona mówi, że bracie i w ogóle, tak? Ale raz, że dialogi niekoniecznie muszą uwzględniać to, czy robiliśmy jakieś paralogi, czy nie. A dwa, że oni wciąż, powiedzmy, się z tym kryją w miejscach publicznych, że tak to ujmę, tak? Więc w miejscu, gdzie ktoś mógłby to usłyszeć, to raczej nawet rozsądne, bym powiedział. A ja wolę szybko. Co to za propozycje, Hanneman? Ja, sumanai. Karada no hoka no bubun ni henka ga nai ka mitakatta dake nano da. Manuela sensei o yonde kakunin shite morau shika. Szybko zdał sobie sprawę, chłop. Kimi no katsuyaku ni wa me o miharu mono ga aru. Pytanie, ile osób możemy zrekrutować zanim skończymy dzień? Pamiętaj, nie ma żadnego negatywu w tym, że kogoś zrekrutujemy.
教師1年目の君に迷惑をかけるほど仕事ができないように見えるかね。ウィー、jak będę miał wolną chwilę, to będę musiał posprawdzać, jak oni statystykami stoją. Co, nie wiem, czy, ta, czy nie miałem przedmiotu dla niego. でも、わからなくはないわね。だって、不思議だったもの。フォドラの中央とはいえ、こんな山奥よ。わざわざ修道院を築く理由がないわ。それにしても、この修道院ができた頃は、まだ王国も同盟もなかったのよね。どちらが見える？帝国、王国、同盟のちょうど間、ど真ん中になったものよね。Znaczy no, podejrzewam, że to jest bardziej na zasadzie, że klasztor powstał i z tego, że był taką Szwajcarią narodów, to nikt go nie podbił? Bardziej na tej zasadzie? Więc był taką naturalną granicą w pewnym sensie? Spada, jesteśmy tu już prawie rok, ale tak, dopiero zaczynamy. Skoro już o tym mowa. Jop. Tak myślałem. Będę musiał jeszcze zaraz do Hanemana wrócić i zobaczyć, czy on czegoś tego nie chce. Czemu? Nie trzeba pomagać. Wszystko jest okej. Okay. Czemu ludzie uważają, że coś jest nie tak, kiedy wszystko jest ok? To nie. To też nie. Czemu mam wrażenie, że mam rzeczy, które powinien dać się do drogi, która właśnie uciekła w Bóg wie gdzie? I nie do końca jestem zadowolony z tego faktu. Tak? To chodź do drużyny. Tworzę własną armię na terenie klasztoru. Nikt nie będzie się przejmował takimi debesgami, prawda? 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 Czy Aloy zginie fabularnie? W sumie zastanawiam się generalnie, czy osoby, które można zrekrutować, giną fabularnie jakoś regularnie. Aczkolwiek też po raz kolejny, no nie mam jakoś za dużo porównania, że tak to ujmę, tak? Mogę co najwyżej do Awakeninga porównywać. Też ktoś pode mnie się podszywa. Jestem tu, żeby zabić Lele. I co teraz? Coś dla niego? Yep. Może ustawiać się z powrotem na tą trójkę? Wiesz, to jest taka niewidzialna trójka, której wydaje się, że jest setką.
Dobra, na dzisiaj chyba wszystko zrobiłem, co mogłem. Nie chcę z Cyrilem rozmawiać. Z kimś mam supporta do odbycia. I zastanawiam się, czy kogoś jeszcze mogę wyrekrutować. Kaśka chyba nie chciała. Ani Gilbert. Upewnię się, ale wydaje mi się, że ani Kaśka, ani Gilbert nie byli do rekrutacji. Nie do. Yep. On nie chciał i Kaśka chyba też nie. Yep. Dobrze, kojarzyłem. Czy ktoś jeszcze? Szami wyrekrutowałem. Mógłbym próbować porekrutować z innych domów, ale nie nastawiałbym się zbyt optymistycznie pod tym względem. Zgaduję, że większość nie wyrekrutuje, o tak powiem, bo w dużej mierze zależy to od supportu tak naprawdę, a nie od tego, a nie od czegokolwiek innego. Jak już mówiłem. Zwłaszcza, że nasze statystyki nie są optymalne do... rekrutowania większości z nich. No chyba ona też nie chce. Shamil jest u mnie. Felix może? Może? Chcesz sprawdzić? Plan na dziś. Wyrekrutować wszystkich. Nie, nie. Nie dałbym rady raczej nawet. Kto jest tutaj właściwie? A to co pewnie tam stoi. Ciekawe ile osób mogę jeszcze wyrekrutować właściwie. Podejrzewam, że nie za dużo. Ach, on nie chce. Gdzieś tutaj jeszcze był Ignas, chyba tam na dole. A nawet jeżeli nie, to tutaj ma supporta tuż obok do przerobienia. Someday? Czemu nie dzisiaj? Byłam za mało Dexa? O, tu Aizo. Widać, że nie umiegasz Dexa osy, skoro chcesz, żebym miał Dexa. Powiedzmy. Chyba, że nazywa się Hubert, który chce nas zabić. Ja nie jestem przyjazny? O co mi chodzi? Mnie też to zdziwiło. Przychodzą ludzie i nagle... Ej, zostaniesz profesorem u nas? Nie aż w bodu. Najgorzej. A ja się nie przejmuję szlachcicami. W czym problem? Ej, to było zabawne anime. Drugi sezon nigdy. Jak w większości zabawnych anime. Jak to można być rycerzem, który nie wierzy w kościół? Na sto z nią. Już cię wyrekrutowałem, więc na pewno będziemy pracować razem. Ewentualnie, może, chyba, nie wiem.
あんたのその行く末に。Generalnie wydaje mi się przynajmniej, mam takie szczere wrażenie, jakkolwiek to nie zależy, że więcej już nikogo nie da rady wyrekrutować. Wydawało mi się, że coś się świeci. Powiedzcie mi, czy mogę? Ona nie chce, Mercedes pewnie tym bardziej będzie chciała. Yep. Okej, okay, czy kogoś jeszcze nie sprawdzałem? Tutaj sprawdzałem ludzi. Mariannę mógłbym odbiedę, bo Hilda... Hildy z tego co kojarzę... Inaczej, Hildę będę mógł zaprosić, ale w jednym bardzo specyficznym momencie. A teraz nawet się nie da. Yep. Ona nie chce, a Hilda chyba w ogóle nie może być rekrutowana. No, nawet nie można jej przedmiotu dawać. Znaczy, ja powiem tak, większość tego typu cliffhangerów sprowadza się do tego, że anime jest po to, tylko i wyłącznie po to, żeby robić tę reklamę dla materiału źródłowego. I dlatego jest kończone takie kończone, że wiesz, chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kupna naszej wspaniałej light novelki, gdy jest tylko 13 tomów, każdy po 10 tysięcy jenów. Czy jakoś tak. Zrobiłem chyba wszystko, z każdym pogadałem, wyrekrutowałem kogo się da. Paralogi? dobra. Przede wszystkim zobaczmy, kogo ja właściwie pozapraszałem do swojego domu. I co jest z nimi, tak? Felix jest na 21, jest najemnikiem, co ciekawe. Jakie ty masz statystyki? Powiedz ty mnie, kolego. 25 siły, 23 speeda. Ja pierdolę, Felix, pojebany człowieku. Taki słaby. Haneman... Boże, jak mało speeda. Ma dużo obrony jak na maga, to na pewno. Manuela jest taką, powiedzmy, hybrydą fizyczno-magiczną, czyli chujowa w jednym, chujowa w drugim. Aloyzy ma w chuj siły... Trochę dużo obrony. Shamir ma dość sporo siły i chyba od początku jest snajperem, z tego co kojarzę. Jeżeli dobrze pamiętam, to możemy wyrekrutować Shamir gdzieś bardzo wcześniej, coś po której jakiegoś piątego chaptera czy coś takiego. I wtedy też ona będzie snajperem, czyli klasą, która domyślnie ma plus jeden zasięgu na łukach. Co jest, powiedzmy, dość nietypowe. No, ale generalnie pozapraszam ich tylko po to, żeby ich mieć, a nie po to, żeby z nich korzystać, tak żeby nie było wątpliwości żadnych. Kojarzycie może, co ja miałem levelować się na Bernadette? Czy niekoniecznie? Bowie Riding. Czyli prawdopodobnie musiałem Riding dorobić. Skoro taki ustawiłem. Kto jeszcze ma wmaksowaną motywację? To by było absolutnie najlepsze, żeby te osoby ci szkolić. Na pewno chcę zejść Bone Knighta. Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. A plus, strzała Agnei. To był chyba generalnie jakiś silny czar, ale nie na długi dystans. B... Dawaj jeszcze raz. Dalej jeszcze. Boże, jeszcze 5 punktów mam do zużycia. Dużo. O, 3 miecze. Chyba... Właśnie... Też mi się tak wydaje,
Tylko dwa odcinki zostały. A widzisz, takie Higurashi potrafiło się przedłużyć o jakieś 6 odcinków. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale ewidentnie potrafili. Mnie bardziej martwi to, że Yurukam zostały jakieś 2 odcinki. To dopiero będzie smutne, jak już nie będzie. Konstans, masz pewną motywację. Nie wiem. Jeszcze 2 punkty. Czy mam 2 osoby z pełną motywacją? Fredek na pewno. A, tak, miałem mu to podeszkolić. Nie uczysz się wszystkich jechać latać. Uczyłem Lizite i Constant, żeby mogły stać się deckflyerami. Są już deckflyerami, więc mam wyjebane. Tak w dużym skrócie. Dobra, Sylwek jeszcze widzę, że ma. Właśnie, Sylwek. Ty potrzebujesz magii się uczyć. Żeby móc awansować do następnej klasy. Jakkolwiek to nie brzmi. No co tam? Czasy są bardzo głośne, co to gadanie sprawia, że boję mnie po jakiś czasie głowa, nie wytrzymuje tego. Poprosi ich, żeby nie gadali? Nie wiem, że to nie jest super rada, ale... cokolwiek zmienię, jeszcze co chcesz, tak nie będę z ciebie korzystał. Tak wiem, jestem miłym człowiekiem. Perfekt, doskonale. Ragnarok. Ragnarok to chyba najsilniejszy ognisty czas, tak pamiętam? Magia. Dobra. No to co? Słyszałem, że mamy paralogi do podrobienia. Hehe. Znaczy pytanie, ile ich jest? 3. O Jezu. A tego paralogu tak kurwa nienawidzę, że nawet nie wiecie. Wy nawet kurwa nie wiecie, jak ja tego paralogu nienawidzę. Powiem tak, tutaj ukazuje się moja kompletna nienawiść do paralogów. Same się nie przejdą. Czy jakoś tak? Paralog Hanemana i Manueli to zło. Jestem retarded. Wiecie co? Czekajcie chwilę. Znaczy mam rescue, mam. Muszę naprawić jeden błąd, który popełniłem. Czytuj się szybciej. Nie umiejki. Umiejki mogę zmienić przed walką jeszcze. Megameny, masz na myśli 2 Legacy Collection? A! Cóż, ja przecież zapisałem tutaj. Fuck! Egzaminy, miałem Sylwka przeklasować się na klasę wyżej. No trudno. クレーをさらったのは彼らなりの目的があったんでしょうけど、私を刺す必要ってあったかしら？とんだとばっちりじゃない。自慢の美肌を傷物にしてくれた挙句、さっさと行方をくらますなんて。あくてビエッナ。その辺でやめておきたまえ。先生も困っているではないか。余計なお世話よ、ハンネマン。あなたと違って。先生は寛大なの。どんな愚痴も黙って聞いてくれるんだから。君が寛大なくペラペラと喋るから、
黙らざるを得ないだけではないのかね。Ach, stare dobre małżeństwo. そうなの？聞いたかね、先生も迷惑しているのだよ。もう、あっちに行ってくれないかしら。私と先生の邪魔をしないで。もう、大声を出したら余計に気づかないの？Gratuluję, Exxon. Czy możemy się po prostu nie kłócić? Proszę. No właśnie, jak skraszowała, to chyba nie musi wyłączyć. Tak na logikę. あら、私だって、いがみ合いたいわけではないのよ。あなたが余計なことさえ言わなければ。我が輩は余計なことなど言った覚えは。Powtórzę, czy możemy się nie kłócić? あら、ごめんなさい。つい。ああ、そうだ。実は、死神騎士の潜伏場所について。新しい情報があるのだ。これはサーチスの死滅？封じられた森の西の外れで、それらしき人影を見たという生徒が何人かいてな。今のところ、信憑性の乏しい話ではあるが、万一ということもある。念のため、これからセテス君に報告に行こうと思っていたところなのだよ。はあ？何を悠長なこと言ってるの？逃げられたらどうするのよ？Dank Spikes, Mudleg. まずセテス君に報告し、レア様の意向を確認してから騎士団を。こんな堅物ヒゲ男は放っておいて、急ぐわよ、先生。堅物ヒゲ男？Tylko 15. Co to jest? うるさい。すぐに手すきの人たちを集めて、その場所に向かうのよ。Nie jestem pewien, czy nie mogłem dać po prostu, żeby nie zaczynać jeszcze walki i wrócić po certyfikat, ale już tak tujmy. Jebać. Jest jeden duży pozytyw w tej walce. Mianowicie, że mam dwie latające jednostki. Czy gra nie zrozumiała, jak powiedziałem, dwie latające jednostki? Ech, zróbmy to tak. No dobra. Czy Rescue Flying się tutaj przyda? Mam cichą nadzieję, że nie. Wierzę w to, że jestem kompetentną osobą. Innej sobie oszukuję się jak zawsze. Teraz też nie da się przejść tę misję, jedynie zabijając ich dowódcę. W praktyce nie jestem aż taki desperowany. General Emanuela jest w bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnym położeniu. Tak jakby ktoś pytał, co mam przez to na myśli. Moim głównym pocieszeniem jest to, że ma w miarę wysoki poziom, a niepocieszeniem jest to, że ma 9 defa.
Silence akurat tutaj mi się kompletnie nie przyda. Ja masz ataku 21, czyli Vanir za 12, ona odda za 8. Znaczy odda za 17, wyleczy się za 8. Dobrze liczę? Ona dubluje w ogóle. Generalnie plan jest taki, że chcę się jak najszybciej wynieść z tej górki, na której jestem. Im szybciej, tym lepiej. Powiedzmy, że z tej strony będą nas gonić rycerze na Pegazach. A to jak wszyscy wiemy, zazwyczaj nie wróży zbyt dobrze. Nie macie ataku. Towarzysze 28. Ty miałeś za mało obrony. 11. 28, 11, czyli zostanie za 17. Speeda masz 13. Ty masz speeda. A bo bolting, right. Bierzesz do szatowania. Powiedziałbym, że nie aż tyle. Chodziło. Dużo większym problemem jest generalnie to, że mam tej grupy upierdliwych rzeczy do użalania się za. W sumie z tego co pamiętam, to ty masz dużo obrony. Nie, ty masz dużo resista, nie obrony. Fuck! Wniosek jest prosty. Nie bolting, Jezu Chryste. Dużo mi zadasz? 11, whatever. Okej, tutaj wszyscy będą chcieli mojej dupy, więc może lepiej nie. Tutaj też wszyscy będą chcieli mojej dupy, więc lepiej nie. Tutaj będą mnie gonić tylko te wajzy, które nic nie zdali z tej. Jest trochę wyjebka tak zwana. Ktoś się nie ruszał niby. A, dorodka. Ja bym chciał bardzo pośmieszkować. To mógłbym metoda używać, ale... Czemu jest właśnie Agnę Asarą? Tak dokładnie. 16 majta, 1-2 zasięgu. Czyli generalnie bardzo silny czar jak taka. Okej, on będzie atakował, Manuela się wyleczy z Nosferatu. Za mniej niż bym chciał. O nie! Oh no. Dawaj, tu podchodzą, na sumę trochę wywalone. Trafi Gambit czy nie trafi? Pudo. Flair. Dobra. Słuchaj, mam biznes. Leć pomóc Manueli. Ile ty zadasz? 17. Czyli bezpiecznie będzie... A nie, bo ten łucznik ma tyle zasięgu? Jesus fucking Christ almighty. 17 ataku, prawdopodobnie będzie miał 4 hity. Nie, nie 4, 2. Wiesz co? Przejdź jednak tutaj. Czemu jest... Aha, czyli daje więcej ekstra, wyjebka. Ja nie, na szczęście mamy latajki, więc Lizitera tam jeszcze może dość zauważalnie pomóc. Większym problemem jest to, że tutaj są Swordmasterzy. Swordmasterzy generalnie, jak na etap, w którym możemy ich spotkać, są dość silni, więc wolałbym nie ryzykować żadnych dziwnych rzeczy. Ten bandyta już jest naszym mniejszym problemem. Spada zdublować go nie zdubluje, ale... I tak ewidentnie zabije.
2×2. Okej, okay, do tego akurat się nadaje. Levinsot? Levinsot. Konstans też poleci pomóc. Oba, jak się ma rycerzy na Pegasach, to nie jest aż tak źle, tak wam powiem. Albo inaczej, generalnie latające jednostki. Bo bez tego jest dużo gorzej z ratowaniem Manueli, ale to chyba można się domyślić dlaczego. Ja nie, Hanneman to nie jest postać, z której jakoś chcę regularnie korzystać, więc postaram się, żeby jak najmniej walczył. Podobnie też to z Manuelu fajnie było. Usunęła Windowsa? Jak? Nie, serio? Jak? Ktoś się nie ruszał? Manuela? Yep. Dobra, protagonista chyba sobie do roboty, a nawet do robota. Nie, serio, czasem jak słucham tego typu opowieści, to naprawdę się boję. Balans, by the way. Czymże jest balans? Nie zauważyła, że przykoł jest. Największym zagrożeniem dla Windowsa jest sam Windows, prove me wrong. Dobra, nie będę kłamał, że podlatywanie tutaj jest trochę niebezpieczne. Więc na razie chyba się wstrzymam. Z jakimiś dalszymi zapędami. Ile te kurwy syny mają zasięgu? Jesus fucking Christ. On mnie walnie za... sześć. Czyli zda nagle nauczyła się bronić czy coś? No bo będę tutaj tak chciała oberwać. Dla bitki. Gambit pudłową. Pegazi też zaczynają do mnie jeździć powoli. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja? Jakbym się bardzo uparł, to mógłbym dodaje mi strzelać. 64%? Zaczekam. Tutaj jakbym się bardzo uparł. Ty masz 11 obrony, ty masz 27 ataku. Plus fuj speeda, więc wolę nie ryzykować. Wydaje mi się, że w miarę bezpiecznie mogę tak zrobić. A słuchajcie, teraz jak o tym mówicie? Czy ja chcę pytać, dlaczego nagle zaczęliśmy mówić o BDSM? Znaczy ja wiem, dlaczego nagle zaczęliśmy mówić o BDSM, ale... Czy mam coś, co zabije tych pegazich rycerzy? Ewidentnie nie. Znaczy mam... To... Ale naprawdę już wolałbym chyba... Dać sobie spokój. Weź ucieknij tutaj.
Manuela skończ... Manuela skończ tu, da? I mean, no... Co ja poradzę, że ona ma bonus, jak obydwie, no... Wow, potęga. Dunk Spike się zostawił na jednym HP-ku, Luna zabije. Jeżeli trafi. A trafi. Dobra, Manuela teoretycznie przeżyje. Lepszym pytaniem jest, czy... Mam szansę. Szansa jest niezerowa. No okej, zróbmy to po prostu bezpiecznie. Test? Już na Luna 2000. A Sim był wczoraj. Dobra, gdyby poudawać, że protagonistka coś robi. A gdyby poudawać, że protagonistka jest użyteczna? Chciałem właśnie powiedzieć, że przecież nie ma szans, żeby on mnie zabił, prawda? Wiecie co? Przecież to nie jest tak, że mnie zabiło, prawda? Prawda? Prawda! Ups! To jednak nie jest, jest też śmieci. Uwaga! O, przeżyła. Jestem pozytywnie zaskoczony jej przeżyciem. No właśnie, mnie wczoraj też nie było, więc do końca nie wiem, co tam się działo. To co? Bo coś mamy te meteory, słyszałem. Ej! Dostałem rapier z odległości 12 km. Lubię takie rapiery z odległości 12 km. Czy możesz nie? Zbliżałem się do Persony 3. Sevik aż tak dobrze się bawił, powiadasz? Dim odkryła nowo. Wiem, że to głupie pytanie, ale... Czy ja chcę pytać? Spoiler, nie chcesz? Tak też sądziłem. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy 1% kryta może kogoś udupić? Chcecie się przekonać? Czekajcie. Dla pełni 1G! Trafi. Tak, żeby nie było. Z tego co pamiętam, te paralogi można robić zauważalnie wcześniej, jeżeli chodzi o postępy w fabule. I wtedy, zwłaszcza jak nie mamy czegoś co lata, to ta misja jest absolutnie nieprzyjemna.
Nie należy ona do najprzyjemniejszych w rozgrywaniu. Że się tak delikatnie wyrażę. Milkersi, to typowy mem, nie będę kłamał. Pojawił się, wszyscy się śmiali i nagle zniknął. Bez słowa. Ojej, martwię się o nią. Uwu. Nowe włosy. Chcesz długą historię, czy chcesz krótką historię? Bo zakładam, że pytasz o protagonistkę. A wiecie, na moje włosy to teraz najlepszy jest Thief, bo nie rysuje powierzchni. Ha, 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 ha. O nie, tylko nie popijawa. Okej, na herbatkową popijawę jeszcze. Jeszcze się zgodzę. Jeszcze ten smutny wyraz twarzy. Znaczy, tak jeszcze odpowiadając, czy ja wiem, czy będziesz żałować długiej? Nie jest ona aż taka długa. Bo to w dużym skrócie kwestia tego, co się wcześniej działo na Steamie. Różnica jest taka, że trzy domy to przynajmniej do BG. Chciałbym móc to samo powiedzieć o tym drugim tytule na Switcha, którego mam kupionego w formie pudełkowej. Piraci? Czy ktoś powiedział piraci? Czekajcie chwilę. Piękne. Żeby nie rzec, wręcz wspaniałe. Spójrzcie, jakie ładne. Albo raczej, jakie chujowe. Chciałbym, żeby ta część była dobra. Bo to... Chciałem powiedzieć, że to moje pierwsze legitne Pokémony, które mam, ale bym skłamał. To nie są moje pierwsze legitne Pokémony, jakie mam. とうほう協会はフォドラ東部を管轄しているが我々のような騎士団はいる。えぞ。故に、こういった案件については中央協会に要請する形が通例となっている。彼らも東部地域に何かしら貢献することで同盟諸侯に存在感を示したいのだろう。とはいえ、今は我々騎士団も多忙でな。
簡単に人員を避ける状況ではない。故に貴殿らに白羽の矢が立った。No dobra, jak już prosicie, no to co ja... Kim ja jestem, żeby odmówić? Tak, jasne. Coś, chcesz powiedzieć o pieniądze? Dawaj, dawaj pieniądze. Ślicie pieniądze, bo nie mam ich. Ślicie pieniądze, pracować nie chce mi się. Dajcie pieniądze, ślicie pieniądze, dajcie pieniądze, pieniądze, pieniądze. W dużym skrócie powiedzieli, że będą pieniądze w zabawienie się z piratami. Czyli tak naprawdę zmieniamy grę na gra piraty. Wykrzyknik gamę gra piraty, żartowałem, spokojnie, nie róbcie tego. To nie mądry pomysł, bo to nie będzie gra piraty. Jednostki. Juri? 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 Nie rób. Po pierwsze, won. Po drugie, won. Po trzecie... O, teraz lepiej. To jeszcze tylko adiutantów odpowiednich poprzedziałać i już w ogóle będzie... Kiedy ja się nauczę? To znaczy czerwony wykrzyknik... Gdzie jest czerwony wykrzyknik? Jeżeli masz na myśli ten miecz, który tu jest, to chodzi o typ adiutanta. Typów adiutantów są trzy. Jest czerwony, czyli ten, powiedzmy, ofensywny. Jest zielony, leczniczy i z tego co pamiętam, trzecim jest tarcza, który działa bardziej defensywnie. W zależności od tego, jaki to typ, mogą dawać różne bonusy podczas walki. Tak w bardzo dużym skrócie. Dobra, bierz Happy. Bierz ją. I komu damy trzeciego? Chodź, to Juri będzie fajnie. Musimy pokonać przeciwnego dowódcę. Tak się zastanawiam. Mam bardzo głupi pomysł. Mam bardzo, ale to bardzo głupi pomysł. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest ich dowódcą? Tu jest ich dowódca. Jest za daleko. Goddammit! Dobrze pamiętam, prawda? Ty masz 10 zasięgu? Si. Chyba, że. Przede wszystkim pytanie, ile on ma... 6 resista. 6 resista. Twój meteor ma 41.
Wiecie co, najwyżej zrobię dzwoneczek, jeżeli moja tajna magiczna strategia nie wypali. Tak blisko. Tak blisko! Bolting nie ma tyle zasięgu. Bolting też ma 10. A ona nie da rady podlecieć tak blisko, żeby móc trafić. Inną opcją byłoby, żebym inaczej pozostawiał jednostki. Wtedy na pewno by się dało. Bo czekaj, na pewno się nie da, prawda? To jest absolutnie najbliżej, jak się da. A Dorotea ma movementu 4. Czyli maksymalnie będzie tu i potem raz, dwa, trzy, cztery. I potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dwóch kratek brakuje. Dałoby się na pewno, gdyby Linhart mógł podejść do Konstans. Bo wtedy Linhart warpuje Konstans i Konstans boltinguje. To jest ten moment, w którym bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie da się wczytać gry z tego poziomu, tylko trzeba kompletnie restartować całą grę. A i mogę też tak zrobić. W sumie, zapominam o tym. Chcę po prostu sprawdzić, że tak się da. Przewiniemy kasenki. Albo nie przewiniemy. Zapominam, że się nie da przewijać kasenek, jeżeli są wybory w trakcie nich. Mogłem, ale nie ma wtedy zabawy. Jeżeli wiesz, co mam na myśli. Możesz stracić wszystkich uczniów na samym początku gry możliwym. Oprócz Edelgard. Bo Edelgard generalnie w misjach ma zawsze... Edelgard musi przeżyć, bla bla bla. A tak to... efektywnie mogę wszystkich stracić. Dobra, to jeszcze raz. Mamy jednostki takie jak chcę, tylko że... Gdzie jest... Tu jest Konstans. Wiecie, co jest najgorsze? Chciałem powiedzieć, że w takim położeniu to nawet bolting nie będzie potrzebny, ale niestety aż tak dobrze to nie ma. Ta gra jest trudna.
A ona nawet nie jest zadowolona z tego. Spójrzcie ją, jaka smutna. Dosłownie nie da się zaliczyć mata w jednym ruchu, by the way. W dwóch tak, w jednym nie. Ja nic nie zrobiłem, to wszystko Konstans i Linhard. Czemu mówicie takie rzeczy? Tęsknię za nim, a wy mi o nim przypominacie. Chlip, chlip. No, bek dają. Wiecie, co jest najgorsze? Jakbym się bardzo uparł, to teraz większość misji dałoby się w ten sposób przechodzić. Warp to bardzo zbalansowane zaklęcie. Znaczy nie no, w pewnym sensie można powiedzieć, że byłaby zabawa. Zabawą jest to, jak chyba można popsuć misję. Ha! Jak na handlarzy, to nie znają się na wymianie ciosów. Wszyscy myślałem, że powtórzy to jeszcze raz. To jest takie, proszę, niech ktoś się zaśmieje. Please love. Please. Teraz fajnie by było nie zapomnieć, że miałem zrobić certyfikaty 4. Jak tylko poinstruuję moich wspaniałych, zmotywowanych uczniów. Widzicie tą motywację na ich twarzach? Ja też nie. Save 5. Nie, część osób jest zmotywowana, ale tylko część. Chyba muszę jej faith podbić. Bardzo muszę jej faith podbić. Bardzo. O Boże. Czy ja naprawdę nie mam komu podbijać motywacji? Przykro mi. Znaczy, kogo szkoić przez dach motywacji, o. Tak dużo osób, tak mało tych, które chcesz koić. Najgorsze uczucie. Czemu ja właśnie? Nie chciałem tego robić. Zasadziła perfekta na koniec. Cały czas zapominam, że ona nie ma bonusu do Faith z jakiegoś powodu. Jeszcze dwa punkty. No i na kogo jej poświęcić? Nie ma na kogo. Chciałbym, żeby dało się jej poświęcić na siebie, ale niestety tak nie działa.
Czasem w takich sytuacjach mam ochotę po prostu wcisnąć auto i zobaczyć, co gra z tym zrobi. To i może wiem, że pożałuję tego. Czy ona nie miała... Warpa też? Wydaje mi się, że ktoś z profesorów miał warpa. Tylko nie pamiętam, czy Hahnemann, czy Manuela. Dobra. Edith on safe. To wszystko zmienia. Rodzina Felixa, łapaj kwiaty. Nie czuję się ambitnie. To ten, jak już mówiłem. Certyfikaty 4. Czy ktoś jeszcze potrzebuje? To jest pytanie. Wydaje mi się, że nie. Że ci, którzy są w zaawansowanych, to raczej... jeszcze ich nie wyszkolili. Dobra, bieraj tego Dark Bishopa. Mroczny biskup. Taki trochę Betelgeuse. Sporo statut dostał. Lizita ma swoją najważniejszą klasę, nie oszukujmy się. Konstans chciałem dać Warlocka, żeby dostała obronę. Proste do obrony! O, zaraz lepiej. Ja nie pod tym względem opłaca się dawać klas, nawet jeżeli nie chcemy się na nie zmieniać. Wait a minute. Ona cały czas jest komunerem? Tak. No, my jej biorę, co żebym miała. Na wypadek, jakbym kiedyś potrzebował dodatkowej osoby. Shamil chciała snajperem być. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o klasę. I pozwolę sobie na dzisiaj skończyć tutaj. Jeżeli nic nie zmieni, to jutro będę chciał sobie kim dokończyć tą wspaniałą grę, która jest mega będzie. A potem się zobaczę jako tako. W każdym razie na dziś to było na tyle. Dzięki, że wpadliście pooglądać, posłuchać. I na następnym razu trzymajcie ciepło. Cześć!